Halo, halo, cześć, Robert z tej strony z Akademii Gry. Słuchajcie, wzięło mnie na przemyślenia. Rozmawiałem 2 dni temu z Darkiem z Akademii Gry, z naszej grupy zamkniętej na Signalu. Przegadaliśmy przez telefon bodaj z godzinę czasu. Jak się pomyliłem, o parę minut mnie Darek popraw. I wiecie co? I tak sobie pomyślałem, że muszę się z wami czymś podzielić, że te zakłady bukmacherskie to jest coś ala kiedyś dawno temu, wy to pewnie nie pamiętacie, ale bo jesteście za młodzi, ale były takie hasła cukier krzepi. Jak się teraz parę dziesiąt lat później okazuje, cukier zabija. Już wielu lekarzy powie wam, że cukier równa się biała śmierć. Trują nas na potęgę, wszyscy dookoła. No może nie wszyscy, może są jakieś tam wyjątki, ale żyjemy w niesamowitych czasach. Ktoś tam gdzieś tam na YouTubie pokazał, że w parówkach słynnej firmy, która się reklamuje non-stop w telewizorze, jest tak dużo jakichś różnych, jakichś difosforanów, jakichś tam trucizn generalnie, i poszedł z tym do Ministerstwa Zdrowia, słuchajcie, i zamiast, no nie wiem, co logiczne, natychmiast przebadać takie parówki, żeby dzieciom nie dawać jakiegoś, brzydko mówiąc, syfu do jedzenia, no to facetowi narobili problemów, no i to jest nieprawdopodobne, on tam gdzieś teraz w Europie się odwołuje. Kabaret, to jest, powiem wam, że z tymi zakładami bukmacherskimi to jest też taki, troszeczkę powinno się zrobić taki detoks cukrowy właśnie, że ludzie myśleli, że cukier krzepi, a okazuje się, że cukier nas zabija i każdy, kto mądry, ogranicza na maksa ilość spożywanego cukru i wtedy będzie zdrowy i będzie żył długo bez żadnych chorób, raków, sraków i tak dalej. No ale jeszcze do wszystkich ludzi to nie dotarło, więc to jeszcze ileś tam zajmie. Słuchajcie, tak samo jest z tą bukmacherką, sobie myślę. Rozmawialiśmy z Darkiem i doszliśmy do takiego wniosku, że obyśmy się kiedyś nie przekonali, słuchajcie, że cała ta bukmacherka to jest jeden wielki, i teraz nie wiem jakiego słowa użyć, no nie wiem jakiego, żeby mnie nie posądzili, broń Boże, bo ja mam co w życiu robić. No, że to będzie, nazwijmy to, że to jest jeden wielki cyrk. Weźcie sobie czasami, jak siedzicie gdzieś tam przy piwku, przy kawie czy gdzieś, pomyślcie sobie, jest tak dużo spotkań i jest tak dużo tego wszystkiego, jest tak dużo narzędzi, nie narzędzi, różnych rzeczy, a mimo to często, gęsto zdarzają się wyniki kompletnie nielogiczne. Kompletnie nielogiczne. I nie, nikt mi nie wmówi, że końcówki na przykład w lidze włoskiej, sezon w sezon, sezon w sezon. Ja to obserwuję naprawdę już 20 lat. Nikt mi nie powie, że broniący się przed spadkiem zespół, który gra z pretendentem do mistrzostwa, wznosi się na wyżyny. Kurczę, cały sezon nic nie grał, a on się w ciągu ostatnich paru spotkań wznosi na wyżyny. I dajmy na to jakiegoś, nie wiem, Juventusa, Intera Mediolan, czy jakiegoś tam innego włoskiego dziwolonga, nie wiem jak to nazwać, ogrywa. No ostatnio właśnie widzieliście mecz Milan ze Specją. Jak to jest możliwe, słuchajcie, że Milan, ja się naprawdę, ja mam takie rozkminki, bo ja generalnie od zawsze kochałem psychologię i strasznie mnie to fascynowało od strony właśnie psychologicznej. Jak to jest w ogóle możliwe, że taki Milan, który ma takie gwiazdy, taki, no widzimy na przykład na BetSapi, że no dominują chłopaki na maksa w całym meczu i na końcu dzieją się jakieś cyrki i przegrywają ze Specją, która pewnie spadnie z ligi, a jak nie spadnie, to jakimś właśnie cudem się utrzyma, wygrywając ostatnie spotkania z drużynami, które walczą o mistrza. I powiem wam, że jak gdybyście tak usiedli przy tej kawie, czy tam przy tym piwie i tak sobie pomyśleli, to coś tu jest tak naprawdę, to coś tu do końca kurczę nie gra, bo no wyobraźmy sobie taką sytuację, może trochę dziwną, ale wyobraźcie sobie, że na przykład jest miejscowość Brzdziszewo w Polsce. I tam chłopaki ledwo grają w piłkę. Znaczy ledwo, znaczy tak jak u nas w trzeciej, czwartej lidze, tam niektórzy się podniecają, że oni tam fajnie grają, no ale jak to się włączy, to się okazuje, że jakie strzał jeden na bramkę w trakcie 90 minut, to jest w ogóle cud jakiś.
Może przesadzam, ale no parę razy zdarzyło mi się być na takich klepiskach i oglądać jakieś mecze, no to jest katastrofa. No i wyobraźcie sobie, że do takiego Bździszewa przyjeżdża, no i teraz musiałbym jakiś klub wymienić. No niech będzie to Bayern Monachium, no na przykład Bayern Monachium. No i grają ze sobą 100 spotkań. No to oczywiście ja teraz wymyślam kompletnie, fantazja mnie ponosi. No to słuchajcie, jaka jest szansa, że na te 100 spotkań Bayern Monachium, dobra, niech nie będzie Bayern Monachium, niech będzie Borussia Mönchengladbach. No to jaka jest szansa, że na 100 spotkań Borussia Mönchengladbach nie wygra 100 spotkań z Bździszewem? No nie ma takiej możliwości. No przecież piłkarsko są, no to jest galaktyka różnicy. No to nie ma w ogóle opcji. Przyjedzie czwarty skład Borussii Mönchengladbach i FC Bździszewo będzie jechał pewnie po 5-0 w każdym spotkaniu. A nagle, jak usiądziecie sobie w sobotę wieczorem, tak jak dzisiaj jest sobota, albo w niedzielę, to tak naprawdę zróbcie sobie taki eksperyment kiedyś. Pokażę wam jaki, pewnie wy wiecie dokładnie o co mi chodzi, ale zróbcie sobie taki eksperyment, słuchajcie. Odpalamy sobie na przykład 15 stycznia, kliknijcie sobie kursy i zobaczcie sobie na przykład co się dzieje, po kolei sobie prześledźcie, tak, ja to kiedyś robiłem, teraz już na to nie mam czasu. Bukmacher, zakładamy, że bukmacher wystawia idealnie kursy, tak? No to jeśli bukmacher wystawia idealnie kursy, no załóżmy, że on jest uczciwy i tak dalej, chce nam to prawdopodobieństwo tak naprawdę oszacować rzetelnie, no więc zobaczmy. No na przykład taką Nigerię postawił jako zdecydowanego faworyta z Sudanem, no i okazuje się, że faktycznie Nigeria wygrała bezproblemowo 3-1 i tak dalej. W kolejnym meczu już tu ludzie szukali niespodzianki, bukmacher wystawił Egipt jako mega faworyta i faktycznie to się potwierdziło. Ale jak przejedziecie teraz tak dalej i tak niżej i niżej i niżej, to wyłapiecie całą masę spotkań, ale to jest, ja teraz oczywiście nie mam na to czasu, nie będę wam to po kolei pokazywał, ale calutką masę spotkań, naprawdę, gdzie bukmacher stawia kogoś w roli mega faworyta, zobaczcie, no na przykład te Kabilie U21, Magra U21 i oni wystawiają 1,16, a wchodzi kurs 11. No przecież tak, słuchajcie, gdyby to się zdarzało raz na jakiś czas, no to okej, sport, jakiś przypadek, coś tam się wydarzyło i nagle ta magra cudem wygrywa. Ale takich spotkań jest cała masa. Gdybyśmy to przejechali, sami wiecie, zresztą ja wam nieraz mówiłem, zobaczcie co się dzieje z kursami 1,25, jakby się grali handicap odwrotnie na plus 1,5. No to zróbcie eksperyment i zapiszcie sobie 100 takich meczów i zobaczycie, co się będzie działo. Słuchajcie, i takich meczów, gdzie na przykład zobaczcie, tutaj na przykład Lincolna, bukmacher wystawia jako faworyta i nagle Cambridge wygrywa. No generalnie jest tego calusieńka masa, Fleetwood wygrywa z Rotherhamem, cała masa. Gdybyśmy teraz wzięli długopis i notes i zaczęli pisać, ile tak naprawdę, chodzi mi w tym samym moim przemówieniu o to, że załóżmy, że tutaj tego dnia było 500 spotkań. No to ja wam gwarantuję, że z tych 500 spotkań przynajmniej 300 weszło inaczej niż zakładał bukmacher. No i teraz taką mieliśmy właśnie z Darkiem rozmowę i tak się zastanawialiśmy, bo oczywiście, jak wiecie, czasami w świecie bukmacherskim pojawia się taka informacja, ktoś tam ustawił mecz, ktoś tam zagrał na jakiś wynik. A co byście powiedzieli na to? Zaryzykuję teraz, no oczywiście wiem, że większość znowu powie, że zwariowałem czy coś takiego, ale co powiecie na to, jakby się okazało za jakiś czas, że większość meczy w ogóle w piłce nożnej jest ustawiana? Może nie ustawiana, bo tak jak mi powiedział kolega z piłki nożnej, czynny zawodnik, Robert. To nie chodzi o ustawianie. To wiecie, to nie tak jak w tym filmie zapłacili za 3-0 i będzie 3-0. Nie. Tylko tak jak mi Grzesiek mówił, Robert, żeby na przykład przegrać mecz, to my wcale nie musimy dużo robić. Wystarczy na przykład, że
Zobaczcie, coś wam pokażę. No na przykład, zobaczcie, mamy tu jakąś drużynę z Angolii. Bravos, The Maquis kontra Libolo. No i załóżmy, że teraz słucha mnie 11 osób, łącznie ze mną. I załóżmy, że my wszyscy jesteśmy piłkarzami Libolo, tak? No i zobaczcie, co my robimy. Siedzimy sobie gdzieś tam w jakiejś knajpce, pijemy sobie browara i rzuca ktoś z nas hasło. Słuchajcie, potrzebowałbym sobie kupić nowy jacht dalekomorski, albo jakąś łódź, albo coś. No ale to kosztuje 15 milionów dolarów. No i skąd wziąć kasę? Słuchajcie, no gramy następny mecz z Bravosem. Słuchajcie, nie to, że ustawiamy mecz. Po prostu nie przykładamy nogi, podchodzimy lekceważąco. No to totalna zlewka, no. Oni tam mają jakichś tam grajków i... Słuchajcie, no i tak rozmawiałem z piłkarzem, jednym, drugim, trzecim. Takie 0-3 to jest bez problemu zrobić. Po prostu zero zaangażowania. Niby nas tam zależy, ale wiecie, tak naprawdę sobie kopiemy, bo gdzieś w głowie mamy informacje, mamy cały czas świadomość, że na rynku azjatyckim na przykład nasi znajomi postawili parę milionów, tak? Na to, że Libolo, wygra. Mieli kurs 4,50. I tak sobie głośno myślę, czy to faktycznie tak nie jest i dlatego te wyniki są takie dziwne i dlatego tyle ludzi nie może tego trafić i dlatego bookmacher, choć ma mega dużo narzędzi i niby wszystko wie, tak naprawdę dzieją się takie kwiatki, bo tak jak wam mówię, gdyby to było, jest 500 spotkań i załóżmy jest, nie wiem, 30 niespodzianek, no to okej, to ja bym uwierzył w to, że to jest, no dobra, sport, tak? Ale są, okej, ja wiem, że na przykład na Angolii nie każdy się zna, tak? Ale są takie ligi, gdzie słuchajcie, no tak wam mówiłem, no jedzie jakaś, nie wiem, jedzie jakiś Lech Poznań do Bździszewa, no i przegrywa 3-0. Czy Bździszewo przyjeżdża do Lecha Poznań i przegrywa 3-0. No to jest niemożliwe, to nie ma szans na coś takiego. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie, o co mi chodzi. I my tak żeśmy z tym Darkiem rozmawiali właśnie, oby to się nie okazało, że ten, bo wiecie jaki ten świat jest, tak? Handel bronią, narkotykami i tak dalej, my żyjemy w dziwnych czasach tak naprawdę, w bardzo dziwnych, więc ci co mnie słuchają mają 18, 20, 25 czy tam nawet 30 lat, chociaż nie, 30-latkowie to już raczej kumają czaczy o co chodzi, no to ci co mają te załóżmy do tych 20 tam paru lat, no to oni nadal myślą, że ten świat jest kolorowy, że to wszystko jest takie fajne i tak dalej. Ale tak niestety do końca, słuchajcie, nie jest. Są właśnie takie różnego rodzaju dziwne zabiegi, dziwne akcje, których większość ludzi nie rozumie. Może tak samo jest z tą bukmacherką. Nie myśleliście nigdy o tym? Że na przykład gra Feyenoord z Vitesse i najwięksi specjaliści, no mówią, że no dobra, Feyenoord gra w kratkę, ok, potrafi w mecz przegrany wygrać, a wiecie, a z jakimiś Leszczami przegrać. No ale zobaczcie, przecież ci wszyscy piłkarze to są bardzo majętni ludzie. Bardzo, nawet na polską ligę. Jakbyście zobaczyli, ja już mówię o tych wszystkich mega piłkarzach, no to przecież oni, prawie każdy to tam po 100 tysięcy miesięcznie zarabia. No to dla zwykłego Kowalskiego, no nie czarujmy się, 100 tysięcy to jest w ogóle jakaś abstrakcja. 100 tysięcy miesięcznie. A on raz na 4 mecze trafi raz w światło bramki i oni go chcą już robić transfer. No właśnie. No i zobaczcie. I jeśli piłkarze są majętni, to słuchajcie, jakim problemem jest na przykład odpuszczenie przez Feyenoord meczu? Żadnym. I teraz niech ci piłkarze, no wiadomo, sami piłkarze tego nie zrobią, niech ich znajomi, rodziny i tak dalej postawią na rynku jakimś tam azjatyckim, gdzie praktycznie limity nie istnieją, albo są tak ogromne, że, bo przecież tam idzie tak ogromna kasa, że nam się nawet, to jest nie do wyobrażenia, to nie wyobrazimy sobie tego. No więc zobaczcie, 7,60 na Vitesse. Nie mogą oni sobie robić... No właściwie nie chcę używać tego słowa ustawione mecze, ale no właśnie. Czy oni nie kręcą tymi meczami w jakiś sposób? I dlatego my nie jesteśmy w stanie, my, czytaj,
90 parę procent ludzi na świecie regularnie wygrywać? Coś tu może być na rzeczy, bo powiem wam, że naprawdę, gdybyście zaczęli to notować weekend w weekend, tylko soboty i niedzielę, nie trzeba więcej, to naprawdę okaże się, że Buchmacher wystawia, zobaczcie, 1,86, tam 1,40 było, zobaczcie, Fortuna wystawia 1,40. Okej, ja wiem, teraz mamy czasy Dawida i tak dalej. Dobra, wszystko ja rozumiem, że coś się może w drużynie wysypać, że kartka, że coś, okej. Ale mówię wam, na 500 spotkań jest 300 wyników, których Buchmacher teoretycznie w kursach nie przewidział. No bo on wystawia 1,86. Czyli on stawia, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że wygra ta Persija Jakarta, niż że wygra ta Persela. Okazuje się, że jest remis, za który on płacił bardzo dużo, zobaczcie. No ludzie tutaj dostali jakąś informację, grali. Być może, a być może tak jak ja mówię w wielu filmach, jest to fejkowa informacja. Dzisiaj nie uwierzycie, bo nie podałem tego meczu, nie uwierzycie. Trafiłem te Goczałkowice, czy jak to się tam nazywa, po kursie 13. Ale wiecie dlaczego trafiłem? Bo pomyślałem sobie, że skoro oni grają z jakimiś GKS Tychami, skoro wszedłem na stronę tych Goczałkowic, czy jak oni się tam nazywają, i oni się chwalili, że ostatnio 9-0 wygrali, czy 9-1 z kimś, i prawdopodobnie, mogę gadać głupoty, bo nie śledzę tego na bieżąco, za tymi Goczałkowicami, czy jak to się tam nazywa, stoi Łukasz Piszczek, no to pomyślałem, czemu oni mają wygrać? I jeszcze taki właśnie kurs na podpuchę, na te Tychy, 1,60. Zagrałem na dwójkę po kursie 13. Goczałkowice wygrały 2-0. Szok. I sami widzicie, wszyscy ci, którzy siedzicie w tym trochę dłużej, że w tej bukmacherce im coś jest mniej logiczne, tym daje większy profit. Jak gra Barcelona z Malorką, to wszystkim nam się wydaje, okej, dobra, Barcelona, tam bez Messiego, nie, teraz trochę im nie idzie i tak, ale to jest Barcelona. No jak ona może z jakąś malutką Malorką, która często gęsto walczy przed spadkiem, przegrać? No przecież to jest nielogiczne. U siebie na przykład jeszcze. No niemożliwe. A takich spotkań i takich, w cudzysłowie, niespodzianek jest codziennie cała masa. Zobaczcie dalej. Dobra, tutaj dał 1,96, nie weszło. Patrzcie, ale tutaj Larne 0,1. I co? 16. No i teraz pomyślmy sobie. Gramy w piłkę nożną w naszym ukochanym kraju w Polsce. Zarabiamy 100 tysięcy złotych. Na przykład. I jesteśmy... Albo gramy w Larne, może było prościej. Gramy w Larne. No i chłopaki zarabiają jakąś tam kasę, tak? Jakąś tam, nie wiem, nie wnikam, Irlandia Północna. No i wpadamy sobie na pomysł, żeby każdy po milion euro, czy tam po milion dolarów przeznaczył na ten mecz. Ten mecz generalnie odpuszczamy. Kurs 16. Wbili nam bramkę, przegraliśmy. Oj, troszkę boli. Ci, co grają po kursach, myślą sobie, Boże, niemożliwe. Jak to Larne mogło przegrać? Później oczywiście kolejne 10 spotkań Larne wygra. Po 15 baniek przytulone. Nie myślicie, że tak może być? I że to właśnie dlatego jest wszystko takie dziwne. Mówiłem o tym detoksie cukrowym. Zobaczcie, jak robią nas ci bukmacherzy. Wszyscy po kolei. Ja wiem, ja już o tym mówiłem 200 tysięcy razy. Ale mi to nie daje spokoju. Jak Polacy mogą się tak dawać sprzedawać? Fortuna, STS, BetClick, SredClick, jakieś następne. Ostatnio mi pan z BetCrisa przysłał promocję. Nie promocję, czytałem Darkowi. Propozycja współpracy. Panie Robercie, pan w Akademii Gry ma tyle ludzi. Pan jest tak wysoko, panie Robercie. Damy panu duży procent, tylko pan namówi tych ludzi, żeby się rejestrowali z naszego, z pana linka i będzie pan dostawał od ich przegranych 30%. Ja tak sobie myślę, i co? I myślicie, że mnie kupicie? No nie, nie kupicie mnie. Tak powiedziałem Darkowi, nie kupicie mnie za żadną kasę. Nigdy na stronie Akademii Gry nie będzie reklamy Buchmachera. Nigdy. A jak będzie, to znaczy, że się Robert skończył, sprzedał,
tak jak 98% tego naszego niestety internetowego przybytku, gdzie nie wejdziecie, na jakąkolwiek stronę, zwróćcie na to uwagę, na jakikolwiek kanał na YouTubie, wszyscy mają nas, naprawdę, znaczy nas, was, mają za idiotów. Wejdź, słuchaj, podam ci dzisiaj typ, mam super typ. Jeszcze jakiś głąb mówi, progresją, będziemy grali progresją. Już jest bodajże na 5 stopniu. Ciekaw jestem, do ilu stopni dojdzie to z tym progresją. Czy do 10, do 16? Za ile trzeba będzie zagrać 12 poziom? Za milion? Żeby zarobić 50 zł? Fikcja. To jest wszystko fikcja. I dają się ci ludzie nabierać. I co odpalam ten film, ten kanał? Z ciekawości, czy coś się zmieniło, czy coś... To za każdym razem słyszę tego samego gościa, który mówi... Słuchajcie, ziomeczki, wbijajcie do mnie mordki, kochane. Tylko rejestrujcie się z tego linka poniżej. Słuchajcie, 25 zł dla was. 25 zł. Wróć, promocja gwiazdkowa. Dostaniecie nawet 50 zł. Ja tak sobie myślę, kurczę, oni nas mają normalnie za idiotów. Za 25 zł chcą kupić Polaka, żeby Polak przelał siano, mówiąc po młodzieżowemu, i wiadomo, że on już tych pieniędzy nie odzyska. 90 parę procent ludzi nie odzyska tej kasy. Do tego wpadną w pułapkę, bo będzie im się mamić głowę jakimiś freebetami, sribetami, innymi jakimiś gównami i ludzie pomyślą, kurczę, no fortuna jest stworzona po to, żeby rozdawać kasę. A spytajcie się na Signalu Andrzeja czy kogoś innego, co się dzieje, jak zaczynamy wygrywać w tych betsrikach innych mistrzach świata. Co się wtedy dzieje? Natychmiast zostajesz wyeliminowany. Natychmiast. Nie macie. Był fajny hokej do wygrywania, no nie Andrzej? Był fajny. Troszeczkę się popeplało, ludzie zaczęli grać i nagle go nie ma. No właśnie, i tak jest ze wszystkim. I dlatego mówię wam, że zastanawiam się, jak to wszystko może być skonstruowane, jak to wszystko, czy to naprawdę po prostu ci wszyscy piłkarze, czy to się kiedyś naprawdę nie okaże coś takiego, że to w większości, że my tam się dowiedzieliśmy, że w jakiejś tam lidze były ustawiane mecze, ble, ble, ble. Ale wiecie, jak to jest. Złapali z 16 zespołów 3, które teoretycznie ustawiały, ale reszty nie złapali. A to nie znaczy, że oni nie ustawiali. Może to słowo ustawiali jest za mocne. Wiecie, o co mi chodzi. Oni mogli sobie manewrować dowolnie. Dowolnie tymi meczami. I tak sobie myślę, zobaczcie, następny. Hafnarfjordur, puchar, Zakranes. 9 par, 12. 12 kursik. No i co? I tak się Bukmacher pomylił? Bukmacher, tak? Wszyscy bukmacherzy, dobra, ja wiem. Wystawia paru, reszta kopiuje, okej. Okay. Czy tam jeden wystawia, reszta kopiuje. No dobra. Tak się mocno wszyscy pomylili? Ten pierwszy się też tak pomylił? Tak źle to ocenił? Hafnarfjordur w pucharze? Z przeciętym Akranes? No i zobaczcie, co się dzieje. 4-5 wygrywa po kursie 12. No i teraz sobie taka drużyna z Hafna gra po parę baniek dolara. I co się dzieje? No właśnie. Jeden mecz. A przecież takich meczy, obie formy poprawne, może być co chwila. Przecież oni wszyscy mogą sobie... To może być żyła złota tak naprawdę. To cała piłka nożna. Ja na przykład kiedyś też się wkurzałem, też przeżywałem te mecze i też sobie myślałem, kurczę, jak to jest możliwe? Dlaczego? Dlaczego ten facet, który gra 13 lat w piłkę, nie jest w stanie trafić w światło bramki? No przecież większość z nas grała w piłkę nożną. No, miałeś problem z trafieniem w ten? No ja rozumiem, jeden mnie popycha, drugi mi strzela jakąś kosę, trzeci mnie szczypie, czwarty mi chce odgryźć ucho. No okej, dobra, mogę nie trafić. No ale ja dostaję piłkę, nikt mnie kompletnie nie atakuje, oddaję strzał. Trybuny. 7 minut później identyczna sytuacja. Znowu ktoś gdzieś tam z okolic rzutu rożnego podaje mi piłkę, ja ją przyjmuję,
celuje, jak to się mówi, bach, trybuny. No ale ja zarabiam 330 tysięcy miesięcznie i jestem jednym z najlepszych zawodników w tej drużynie. No to ja tego nie kumam troszeczkę, nie wiem, może to... Nie mam pojęcia, o co chodzi, naprawdę. Jak to jest skonstruowane? Dobra, generalnie, słuchajcie, wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję tylko, że oczywiście z nimi da się wygrywać, tak? O czym będę wam pokazywał od dzisiaj na Facebooku, jakie kupony ludzie na, u nas na Signalu, na zamkniętej grupie trafiają, jakie sam trafiam. Czekam oczywiście na e-kupony. W STS-ie za chwileczkę już ruszają ligi. Także będzie na czym wygrywać. Ale mimo wszystko chodzi mi to po głowie, dlaczego tak się dzieje, że właśnie no, moja ulubiona liga, kiedyś sponsorowana przez BetEnduin, nie wiem, czy dalej są sponsorowani, no jedna z moich ulubionych lig, zobaczcie, Portugalia, Liga Portugal, Benfica u siebie, mega Benfica, kontra Morense, Moreirense, zaraz coś mi poprawi, że źle przeczytałem, 1,21, remis, żeby było śmieszniej, piętro niżej, Maritimo wygrywa ze Sportingiem Braga po kursie 8. Można żyć. Tu sobie chłopaki kupili po 40 mieszkań. Tu sobie chłopaki kupili jachty, samochody. A my siedzimy i się dziwimy. Kurczę, 1,21 nie weszło. No jak to jest możliwe? No pewnie dyspozycja dnia. Tak, pewnie tak jak mówią nasi trenerzy. Gdyby Benfica wykorzystała sytuację, gdyby sobie stworzyła ich więcej, gdyby nie popełniła błędu, gdyby nie straciła gola, no to by wtedy wygrała. No i podobnie pewnie Sporting Braga. No i słuchajcie, i tak dalej, zobaczcie, następna Portugalia, druga, 5,40, elegancko. I tak dalej, mówię wam, zacznijcie to pisać, zobaczycie, o co mi chodzi. Oczywiście liderami w tym wszystkim są nasi kochani sąsiedzi, prawie sąsiedzi. Nie no, sąsiedzi, fragment mają. Rosjanie, no te wszystkie były te państwa, znaczy te wszystkie, wiecie, po ZSRR państwa, no to już jest Liga Mistrzów, tak? To tam to już jest w ogóle, tam się dzieją wyniki cud, bo być może tam oni to robią na totalnym bezczelu i dlatego, no mnie naprawdę, powiem wam szczerze, to zastanawia, bardzo mnie to zastanawia, nawet coraz bardziej. Dlaczego właśnie pewne mecze kończą się takimi dziwnymi wynikami? I dlaczego jest tak, że w końcówce, no bo przecież mi nikt nie udowodni tego, nawet mnie nikt nie przekona, no nie ma takiej możliwości. Jeśli jest na przykład, no nie wiem, zobaczmy teraz, weźmy sobie tą włoską ligę. No też jest, to jest ewenement z tą ligą. Co sezon, wiecie, o czym mówię na pewno. No zobaczcie. W tej chwili o tak zwanego majstra bije się Inter, Milan, Napoli na przykład. Tak, jeszcze Atalanta, Juve. No i co się dzieje? I w końcówce sezonu taka Salernitana albo taka Genua, która wygrała jedno spotkanie, nagle gra, i to żeby było śmieszniej, na wyjeździe z Interem, z Milanem, z Napoli, i potrafi wygrać 2-1. Po czym w następnej kolejce, bo to żeby było śmiesznie, okej, raz to się może udać, tak? Po czym w następnej kolejce, załóżmy, taka Salernitana gra z Napoli i znowu wygrywa 1-0. No wszyscy stawiamy, oczywiście logicznie, że skoro te zespoły były cały sezon najlepsze, raz taki Inter na przykład przegrał, to czemu Inter w końcówce ligi, w końcówce sezonu z czterema ostatnimi drużynami przegrywa wszystkie spotkania? No to jest nielogiczne. Czy chyba, że wy wierzycie w coś takiego, że Wenecja, która się będzie broniła przed spadkiem, która przegrywa i remisuje, tylko 4 razy wygrała i może się okaże, że do końca sezonu to się niewiele zmieni, 16 kolejek. No i co? I teraz wy wierzycie naprawdę w to, że Wenecja u siebie wygra na przykład z Juventusem? Albo że wygra z Napoli? Albo że wygra... Okej, Napoli to my wiemy, co tam z kuponem się dzieje, ale z Milanem wygra, tak?
Oto tak jak tutaj było, ta Milan gra ze Specją. Specja 15. No zobaczcie, Specja zaczyna się ratować. Chyba już teraz włączyli tak zwany ten ratownika i już chcą tutaj uciec od tych. Czyli za chwilę się okaże. Zobaczcie, z Milanem wygrali. No dobra, Genua to tam dziadostwo. Z Napoli wygrali. No właśnie, zobaczcie. Napoli gra ze Specją. My się śmiejemy, bo my tacy jesteśmy, Polacy weseli niby, nie? A tam graj Napoli, Napoli ci kupon, tyryryry, tak? No ale jak to jest możliwe? Jak to jest piłkarsko możliwe, że drużyna, która jest w czubie, która ma takie gwiazdy, przegrywa z jakimiś ciniasami? No wyobraźcie sobie tak na zdrowy rozsądek. To nie jest boks, że jest, wyjdzie jakiś, nie wiem, Mike Tyson, wyjdzie z jakimś tam zawodnikiem, ten zawodnik, nie wiem, Mike Tyson zacznie sobie śpiewać, ten zawodnik go puknie dwa razy po Majku. No nie. To jest gra zespołowa. Tu nawet jak jeden ma słabszy dzień, no to reszta jest jeszcze przecież, tak? No i co? I nagle Specja wygrywa z Napoli. Zobaczcie, Specja wygrała z Napoli, Specja wygrała z Milanem. No to teraz idąc dalej, ja wam mówiłem też w którymś filmie, że jak będziecie obserwowali strony, gdzie są najlepsi typerzy na świecie, najlepsi w podawaniu typów na stronę, tak? Bo pamiętajcie, gra za pieniądze, a podawanie typów na stronie to jest kompletnie inna bajka. Mogłoby się okazać i w większości przypadków tak by się okazało, że ci mistrzowie z tych pierwszych stron po podaniu 6000 typów osiągnęli tam yield na poziomie 20% i oni są niby debeściaki, ale jakbyście ich zobaczyli na żywo, byście powiedzieli, słuchaj, masz 1000 zł, weź mi z tego ugraj drugi 1000, to on by ci powiedział, że nie, to tak, tak nie, te. Ja już miałem wiele razy takie przykłady, naprawdę. Chciałem zatrudniać ludzi, pamiętacie, najlepszych typerów. Mówię, słuchaj, będę ci płacił kasę, dużą kasę, ale rób uczciwy plus. Nie jakieś takie mecze, wiecie, których nikt nie może zagrać, czy jakieś takie dziwne kursy, których też nikt nie może zagrać, tylko mówię takie uczciwe jakieś. No, okazało się, że nie ma. No nie ma. No właśnie, i co? I Specja gra teraz z 23 z Sampdorią. O, zobaczcie teraz, jaki jest świetny. Nieraz się pytacie mnie, nieraz, ciągle się mnie pytacie. Panie Robercie, z tym panem to jest rewelacja. A panie Robercie, no i co? I Specja wygrała z Milanem, Specja wygrała z Napoli. No to słuchajcie, to teraz Specja Sampdorię to powinna z 5-0 grać, tak? Jeszcze u siebie będą grali, zobaczcie, jutro jest mecz. Mogę zaryzykować? Słuchajcie, nawet nie będę odpalał żadnego head to head, nic nie będę odpalał. Odpalę tylko kursy, jakie są. Zaryzykuję, że oczywiście po takich występach Favo jeszcze zremisowali z kim? Z Empoli. O, jeszcze lepiej, no. Dobra. Zakładam, że Specja oczywiście w takim meczu no musi być zdecydowanym faworytem, no bo skoro Sampdoria przegrywa mecz za meczem, nie gra nic, no to Specja u siebie jutro będzie totalnym faworytem. Uwaga, sprawdźmy. O, tam kto tam nie gra, to jest nieważne, bo to wejdą zmiennicy. Właśnie wy się dużo razy na to nabieracie. A, nie gra Yoshida, nie gra ktoś tam, Adue, Audero, nie gra ktoś. Ale pamiętajcie, wchodzą zmiennicy i oni zrobią wszystko, żeby się pokazać, żeby grać, więc nie patrzcie do końca na coś takiego, to jest głupota. No i zobaczmy kursy. No oczywiście, zobaczcie, no wszyscy lecą na Specję. 2,60, 2,70, no jak, no grali Napoli, ograli Milan, na Sampdorii nie ograją. Jaki jest kurs na Sampdorię, zobaczmy. 2,75 płaci nasz kochany dziad LVBet. Dziad, czyli tak po prostu taki bardzo dobry bukmacher, który powstał, żeby wam pieniądze rozdawać. I powiem wam tak, ja tej ligi nie cierpię, bo to jest taka liga, wiecie, taki trochę ja do teatru przyrównuję. Dużo teatru, tam co chwilę ktoś się zwija, uderzą go w twarz, on się łapie za kostkę, albo odwrotnie, ktoś go kopnie w kostkę, on się łapie za twarz, zakrywa się. No taki teatrzyk trochę to jest. Ale gdybyście mnie zmusili teraz i gdybym miał strzelić totalnie na pałę, kto wygra ten mecz, pamiętajcie, ja kocham psychologię, no to ja stawiam, że ta Specja, która już zdobyła cudem, no zobaczcie, oni już tu zdobyli 9 punktów, czy oni byli gdzieś tam, ho, 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 pod spadkiem. Oni już się troszeczkę odbili, jest 16 kolejek do końca,
No więc nie wierzę, że oni będą teraz jakoś nie wiadomo jak zaczęli, tak? Bo to, no, drużyna, która jest słaba, no nagle, no wiecie, no, no wydaje mi się, że to cudów nie ma, tak? Nawet jakby pewnie Mourinho wszedł, to by cudów nie zrobił. No więc ja obstawiam, że jutro ten mecz Spezia przegra. I wszyscy będą zdziwieni. No jak to? Jak mogli przegrać? No przynajmniej z Napoli wygrali, z Milanem wygrali. No to co? To oni przegrali z Sampdorią? Tak, słuchajcie, gdybyście mnie teraz zmusili, tak, obstawiam, że jutro Sampdoria wygra. Nie będzie żadnego remisu, nic. Wygra Sampdoria, a jeszcze się nie zdziwi, jak Sampdoria wygra ze 3-0. Ale to wiecie, to jest fantazja, nie słuchajcie się mnie. Sprawdźmy, zobaczymy, jaki jutro będzie wynik. Bo jeśli ta Spezia znowu wygra, no to warto się zastanowić nad tą drużyną, bo cuda się już 3 zdarzyły. Wydaje mi się, że cuda nie trwają w nieskończoność, więc wiadomo, że ta drużyna prawdopodobnie za chwilę będzie pikowała w dół. No chyba, że nie wiem nic o tym, że do Spezji na przykład doszedł Messi i Lewandowski. I nagle ta Spezja będzie się dźwigała, jeszcze o mistrza będą walczyli. Tego nie wiem, składów nie śledzę, mnie składy nie interesują. Kiedyś mnie interesowały w NBA, bo tam faktycznie jak wypadł jeden zawodnik, tak zwany na przykład Dikembe Mutombo, nie wiem czy ktoś z Was pamięta, no to faktycznie było tej drużynie ciężko. Albo jak wypadł ktoś, kto zbiera tam mega dużo piłek. Ale w takiej piłce nożnej to nie sądzę, żeby to miało takie samo przełożenie jak w NBA, ale może się nie znam, może głupoty gadam, nie wiem. Słuchajcie, naprawdę przemyślcie tak, czy to faktycznie tak z tymi meczami nie jest, że generalnie jest je tak trudno trafić, no bo właśnie za każdym razem może tak być, choć nie musi, że ci piłkarze to tak wiecie, mogą sobie na wszystkie sposoby naprawdę, że tak powiem, grać, niech będzie grać. I tyle moich przemyśleń. Starczy, jak ktoś dosłuchał do końca, to mu serdecznie gratuluję. Niech obserwuje superstacy, naprawdę warto. Mecze wchodzą, będą wchodziły. Możecie wygrywać. Zapraszam do akademigry.pl. Już niebawem nowa odsłona strony. Wzięła się nowa firma za tą stronę. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko na tip-top i nie będziemy się jej musieli wstydzić. Wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się, hej!